którego ja doświadczyłem w swoim życiu. Wiesz, ja od dzieciństwa byłem człowiekiem, który chodził do kościoła. Wychowywałem się w katolickiej rodzinie i ja myślałem, że ja jestem dobrym człowiekiem. Z pozoru ludzkiego wszystko wyglądało dobrze. Z pozoru ludzkiego wyglądałem i byłem jako porządny człowiek, ale ja byłem naprawdę na dnie. Byłem człowiekiem, który chciał popełnić kilka razy samobójstwo. Nienawidziłem innych ludzi, nienawidziłem życia na tej ziemi i ja szukałem pomocy u innych ludzi, szukałem pomocy w innych religiach, jak krzywdziłem innych ludzi. Ja nienawidziłem w ogóle tego, co jest tutaj na ziemi, wszystkiego. Aż pewnego dnia na ulicach Warszawy usłyszałem Ewangelię, usłyszałem o tym, że Bóg jest realny, że to nie jest jakaś ściema religijna. Ja myślałem, że Jezusik to jest jakaś Maryjka, że to jakaś figurka, że to jakiś obrazek, ale tak naprawdę nie jest. On jest realnym Bogiem. On jest Bogiem, który stworzył niebo i ziemię. I ja zawołałem tam w pewnym miejscu do Jezusa i powiedziałem: Jezu, przyjdź i zmień moje życie, ponieważ ja nie daję sobie rady. Ja przyjmuję Cię i do mojego życia wyznaję Cię jako mojego Pana i Zbawiciela. I On przyszedł. On zmienił moje życie. 2000 lat temu Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy, abyś Ty mógł żyć. Nie musisz cały czas cierpieć. Ja cierpiałem, ale Chrystus mnie uzdrowił. Ja cierpiałem, ale Jezus Chrystus przyszedł z życiem do mnie. Dzisiaj możesz Go realnie doświadczyć. Dzisiaj możesz realnie doświadczyć żywego Boga. Słowo Boże nam mówi, że Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał swojego Syna, aby każdy człowiek, który w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. On na krzyżu Golgoty powiedział: wykonało się. Każda choroba spadła na Jezusa. Wszelka bieda spadła na Niego. Wszystko On uczynił na krzyżu Golgoty z miłości do Ciebie. Wszystko jest na krzyżu Golgoty. Krzyż jest przed centrum. Przyjdź dziś do Jezusa. Wyznaj Go jako swojego Pana i Zbawiciela. Jest osoba na tym miejscu, która ma raka krtani. Jeżeli jesteś tą osobą, jeżeli przyjdziesz tutaj na to miejsce, zostaniesz całkowicie uzdrowiony. Być możliwe, że jesteś dobrym człowiekiem. Być możliwe, że wszystko masz w życiu. Że masz pieniądze, masz kasę, masz rodzinę i dom. Może wszystko wygląda dobrze, ale Słowo Boże nam mówi, że musisz się narodzić na nowo, aby wejść do Królestwa Bożego. Jeżeli nie narodzisz się na nowo, nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Nieważne, jakim jesteś człowiekiem, czy dobrym, czy złym, potrzebujesz Jezusa. Potrzebujesz Jego. Jego potrzebujesz. Dziś zawołaj do Niego. Zawołaj, powiedz: Jezu, przepraszam Cię, że żyłem bez Ciebie. Przepraszam Cię, że ja chodziłem swoimi drogami. Ja Ciebie wzywam teraz. Dziś wystaw nas na próbę. Wystaw Boga na próbę. Zawołaj do Niego. Powiedz: jeżeli Ty jesteś realny, przyjdź do mojego życia. Wiele osób tak zrobiło i On przyszedł, ponieważ On jest realny. Ja Go spotkałem jako realnego, prawdziwego, żywego Boga. I Ty też możesz Go doświadczyć. Nie możesz przez swoje uczynki wejść do nieba. Słowo Boże nam mówi, że łaska jesteśmy zbawieni przez wiarę, bo to dar nie z uczynków, aby się kto o nich lubił. Uczynki nie zaprowadzą Cię do nieba. Bożia nie zaprowadzi Cię do nieba. Kościół nie zaprowadzi Cię do nieba. Tylko osobista relacja z Jezusem. Jeżeli przyjdziesz, wezwiesz Jego imienia, będziesz zbawiony. Amen.